Nie będę mówił za bardzo o tym, kim są naprawdę bracia muzułmańscy, ale o tym, jaki mit wokół nich zbudowano, przynajmniej w mediach zachodnich, i na ile ten mit jest wciąż aktualny po tych wydarzeniach, po tych niedawnych wydarzeniach w krajach arabskich. Więc może zacznę nieco może prowokacyjnymi zdaniami, które może umieszczą nas raczej w kontekście, w szerszym kontekście. Ja przypomnę dwa cytaty, które nie mają niby związku żadnego z obecną sytuacją, ale nad którym należy się zastanawiać, na ile właśnie dzisiejszy kontekst nie jest do pewnego stopnia podobny. A więc przypomnę cytat z Jean Jaurès przed I wojny światowej, który twierdził tak, że kapitalizm niesie wojnę tak jak chmury przynoszą burzę. I drugi cytat to jest cytat Aleksej Arbatow, który taki naukowiec radziecki i doradca władz radzieckich, który pod koniec istnienia Związku Radzieckiego z kolei powiedział, zaraz po ubaleniu Związku Radzieckiego powiedział do zachodnich dziennikarzy: zrobiliśmy wam najgorszego, co można było wam zrobić, odebraliśmy wam wroga. A więc te dwa zdania oczywiście nie mają żadnego związku z obecną sytuacją, a tym bardziej z sytuacją islamu i braci muzułmańskich. Tym niemniej z perspektywy czasu, prawda, po 20 latach możemy się zastanawiać, na ile, tak jak wtedy mówiono, prawda, w latach 90. w momencie, kiedy prezydent Bush, pierwszy prezydent Bush ogłaszał tezę, jakoby teraz wejdziemy w erę pełnego pokoju i tworzenia nowego ładu światowego, gdzie demokracja będzie panowała nad całym światem. Możemy się zastanawiać, czy ten dyskurs, który uważa, że kapitalizm i demokracja liberalna rozwiążą wszystkie problemy świata, jest wciąż aktualny, a czy druga teoria, która istniała w czasie zimnej wojny, która oczywiście wtedy była teoria lansowana głównie przez komunistów, ale właściwie dzisiaj można się zastanawiać, na ile ta teza nie pasuje do innych ruchów, a między innymi do islamistów, czyli teza, jakoby w sumie ustrój kapitalistyczny potrzebuje wojny, a jak nie ma wojny, to on potrzebuje wroga i budowy obrazy wroga. Więc właśnie dlatego mówiłem, że zacznę nieco prowokacyjnie, w tym sensie, czy do pewnego stopnia obraz islamizmu, obraz braci muzułmańskich jest związany z tym, co istotnie oni są, albo raczej może jest związany z obrazem wroga, z mitu tworzonego dla publiczności, żeby uzasadnić, prawda, fakt, który jest niezaprzeczalny, że od końca zimnej wojny nigdy nie było tyle wojen. A skąd właśnie te wojny się wezmą w okresie, kiedy niby nie miało być spokój i całkowity spokój. Więc chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili. Oczywiście nad tym nie musimy się znaleźć od razu odpowiedzi i pewnie przez następne dziesięciolecia będziemy rozważać tą problematykę. Natomiast można jednak się zastanawiać nad tym, na ile islamizm w ogóle, a bracia muzułmańscy w szczególności, nie są tym argumentem używanym, żeby jakoś uzasadnić stan świata, w którym jednak mimo wszystko dalej wojny panują, dalej wojny się rozwijają, mimo że niby, prawda, miało być świetnie, pokój i rozwój i dobrobyt i demokracja i wolność i tak dalej, i tak dalej. A więc chciałbym trochę rozbrajać ten dyskurs o islamistach i o braciach muzułmańskich skrótowo, no bo oczywiście nie mamy zbyt wiele czasu, żeby to jakoś rozwinąć, więc ja się zatrzymałem na kilku wypowiedziami, które można znaleźć bardzo łatwo na stronach googlowskich, kiedy się naciska, w językach zachodnich oczywiście zaznaczam, kiedy się naciska na islamizm, na bracia muzułmańskie, jakie, prawda, wychodzą pierwsze artykuły i pierwsze jakieś wzmianki o tych ruchach, jak się ich charakteryzuje. I można powiedzieć, że się charakteryzuje te ruchy w dwóch różnych wersjach. Jest jedna wersja, prawda, wersja, która ich określi jako ekstremiści, terroryści, skrajni i tak dalej, więc o tym będę referować. Jest druga strona, bardziej wyważona, ale która też do pewnego stopnia nie, znaczy rzuca pewien cień podejrzenia wobec tych ugrupowań. I trzeba może nad tym się zastanawiać. A więc jeśli wśród tych wszystkich artykułów, które znalazłem na pierwszych stronach, więc googlowskich, ja wyciągnąłem te, które moim zdaniem najlepiej obrazują te dwa sposoby przedstawienia islamistów i w ogóle w szczególności braci muzułmańskich na Zachodzie. A więc na pierwszej stronie francuskojęzycznej Google'a znalazłem pytanie, kim są bracia muzułmańscy? Na tym była prawda, że to najsilniejsza i najbardziej wpływowa organizacja islamistyczna świata arabskiego, która stoi u źródła współczesnej doktryny świętej wojny, czyli dżihad. Bractwo zostało założone w 1928 roku przez Hasana al-Banna, dziadek Tariq Ramadana, dziś najważniejszy ruch opozycyjny przeciw Hosni Mubarak. Ale bracia muzułmańscy to dużo więcej. To najważniejszy ruch islamistyczny świata arabskiego, ruch, który dał początek współczesnej świętej wojny i go ożenił, ją ożenił, przepraszam, z salafizmem, czyli dążenia do powrotu do islamu pierwotnego pochodzącego z Arabii Saudyjskiej. Oczywiście jest w tym fałsz, zasadniczy fałsz w tym sensie, że salafiści nie są związani z ruchem braci muzułmańskich i bardzo wiadomo, że w czasie ostatniej rewolucji w Egipcie salafiści występowali przeciwko rewolucji, podczas gdy bracia muzułmańscy uczestniczyli w tej rewolucji. Więc oczywiście ten fałsz jednak dalej stoi na pierwszej stronie googlowskim. I należy, prawda, podkreślić, że zasadniczo, prawda, widzimy, że mamy do czynienia z przedstawieniem tego ruchu w sposób jednostronny, skrajny. Jest to ruch, który jest agresywny i jednocześnie zaznaczony całkowitym archaizmem, prawda? I stąd, prawda, odwoływanie się do salafistów, bo salafiści, prawda, to jest Arabia Saudyjska to jest uosobienie archaizmu. Jeśli teraz patrzymy na tym, jak na stronie angielskojęzycznej Google'a występuje określenie, przepraszam, jeśli na angielskojęzycznej stronie mamy wypowiedzi CNN, a więc jak najbardziej miarodajne źródło, bardziej wyważone, w którym jest napisane, że ruch braci muzułmańskich odrzuca oficjalnie gwałt jako metoda walki o swoje cele, choć odpryski tej grupy były w przeszłości związane z takimi atakami i krytycy braci muzułmańskich oskarżają bractwo o rozpowszechnienie rozruchów na Bliskim Wschodzie. Wiele ludzi uważa, że bractwo stanowi awangardę współczesnego islamizmu zmobilizowanego. A więc to jest niby bardziej wyważone, ale w sumie jest to podobnie. A ja sobie zadałem takie pytanie. Co byśmy powiedzieli, jeśli byśmy otworzyli stronę muzułmańską, w którym by się mówiło, że choć europejska chrześcijańska demokracja odrzuca tradycję wojen krzyżowych i kolonialnych, mimo wszystko wiele ludzi uważa, że chrześcijańska demokracja europejska stanowi awangardę militarystycznych dążeń Zachodu wobec krajów muzułmańskich. Byśmy uważali, prawda, to za bardzo szokujące. Ale w sumie w odwrotną stronę, kiedy o islamistach pisze się, że oni są awangardą ruchu właściwie zmobilizowanego ruchu i agresywnego, uważa się to za normalnie. No a jednak, prawda, należy wziąć pod uwagę, że bomby spadają nie w Europie, ale w krajach muzułmańskich. No i samoloty nie są muzułmańskie, tylko zachodnie. A jednak mimo wszystko na stronach muzułmańskich mówię, oczywiście nie mówię o tych organizacjach skrajnych, nie ma nic takiego. No sobie wyobraża, nie możemy sobie wyobrażać, żeby na stronie oficjalnej Al Jazeera wystąpił taki tekst jak na stronie oficjalnym CNN. No a jednak trzeba to wziąć pod uwagę. Zaznaczam też czynnik, istotny czynnik. Często artykuły najbardziej, jak powiedziałem, wyważone wobec braci muzułmańskich bardzo często zaczynają od pytania typu, czy trzeba się obawiać braci muzułmańskich. No więc automatycznie tworzy się pewną atmosferę, że z góry się zakłada, że można się obawiać. A potem ewentualnie artykuł jest bardziej wyważony, natomiast atmosfera już jest tworzona. I tu wracam, prawda, do tego, co mówiłem na początku, czy jest to związane z istotą ruchu braci muzułmańskich, czy to nie jest związane z potrzebą właśnie hodowania obrazu wroga, który ma korzenia, które są dużo starsze niż obecną sytuację światową, bo przecież odwoływałem się do zimnej wojny i do czasów sprzed zimnej wojny, prawda, do Jean Jaurès, czyli przed I wojną światową, gdzie już, prawda, tak można było uważać. Znowu na pierwszej stronie Google, francuskojęzycznej Google, jest artykuł, w którym pisze się właściwie na temat braci muzułmańskich, dokładnie gdzie można znaleźć dokładnie wszystkie elementy, które toczą się w tym całym dyskursie o islamistach. Czyli przeczytam. Od początku lat 60. członkowie braci muzułmańskich i ich sympatyków zorganizowali powoli, lecz bezustannie sieć meczetów, organizacji charytatywnych i organizacji islamskich. W odróżnieniu od większości wspólnoty muzułmańskiej ostatecznym celem braci muzułmańskich może się nie ograniczać do pomagania muzułmanów, aby stali się lepszymi obywatelami, ale raczej do tego, aby rozszerzono prawo islamskie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy ich przedstawiciele mówią o dialogu międzyreligijnym i integracji w telewizjach, ich meczety rozpowszechniają nienawiść i ostrzegają ich wiernych przeciwko złu, który wypływa ze społeczeństwa zachodniego. Podczas gdy publicznie potępiają zabójców pasażerów Madrytu i dzieci szkół rosyjskich, oni nadal zbierają fundusze dla Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. A tu więc jeszcze jeden wątek, który jest istotny, prawda? Hamas i organizacje terrorystyczne, który oczywiście się przedstawia, nie mówiąc o tym, prawda, że w Palestynie jest sytuacja okupacji, która trwa 50 lat. I to jest dopiero początek całego procesu, a jeśli w ogóle można nazwać Hamas organizacją terrorystyczną, powiedzmy, to jest dyskusyjne, ale w każdym razie można tą dyskusję prowadzić, to jednak, prawda, jest wynik 50 lat sytuacji wypędzenia i okupacji dla mieszkańców tego terenu. I w tym kontekście dopiero możemy analizować dyskurs bardziej wyważony, o którym powiedziałem. Już wcześniej powiedziałem o CNN, teraz będę podał cytat z Le Monde, który jest miarodajnym dziennikiem francuskim, w którym pisze się o tej ostatniej rewolucji w Egipcie i roli braci muzułmańskich w Egipcie, gdzie znowu jest ten ton ewentualnego tam podejrzenia. Więc prawda, cytuję, bracia muzułmańscy są u źródła ruchu, nie są u źródła ruchu protestacyjnego w Egipcie, ale mogą się stać ich głównymi beneficjentami. Obecni na barykadach na placu Tahrir i na ulicach Aleksandrii, oni się mieszali z działaczami laickimi, lewicowymi i z działaczami socjalnych sieci internetowych. Zdaniem historyka świata arabskiego Taufik Arkimandos, logistyka bractwa była konieczna dla manifestantów w placu Tahrir. Oni im przynieśli lekarzy, jedzenie, koce i to, co pozwoliło, aby ten ruch przetrwał. Istnieje jednak w bractwie kilka nurtów. Organizacja jest trzymana przez uczniów Said Kutb, egipski teoretyk i członek Bractwa Muzułmańskiego powieszonego w 1966 roku przez Nassera. Ich członkowie są zwolennikami integralnej teokracji. współistnieją w bractwie z salafistami, które dążą do przywrócenia wspólnotę muzułmańską w czasów pierwotnego islamu i rygorystycznej interpretacji tekstów. Trzecie skrzydło to islamodemokracji, które dziś są w mniejszości i starają się pogodzić demokrację z szarią. No oczywiście w tym tekście Le Monde, czyli poważna gazeta, jest wiele błędów, zacząć znowu od tego, że tam salafiści znowu w tym nie uczestniczą. Ale widać, prawda, że ten wyważony dyskurs też jest właściwie zawsze pełen podejrzeń. Z góry zakłada się, że bractwo muzułmańskie i w ogóle islamiści to wrogowie demokracji, wrogowie pokoju i spokoju społecznego. Więc ten wątek, mi się wydaje, jest istotny w tym ogólnym obrazie tych islamistów w krajach zachodnich. Jeszcze jeden wątek, który jest ciekawy, to jest, że się odwołują oni nie tyle tylko do islamistów w krajach muzułmańskich, ale także do islamistów w Europie, a szczególnie tutaj jeszcze będę dał jeden cytat, który uosabia mniej więcej sytuację, jak się często wokół której się często toczy debat w telewizjach zachodnich, a więc cytat też z pierwszej strony Google'a. Od początku lat 60. członkowie braci muzułmańskich i ich sympatyków emigrowali do Europy i powoli, lecz bezustannie utworzyli sieć, która zmierza do tego, aby prowadzić w Europie szarię i prawo islamskie, czyli wracamy do tego samego i do tego dołącza się często ukryte, że tak powiem, oskarżenia pod adresem znanych, powiedzmy, teologów muzułmańskich przebywających na terenie Europy. Symbolem tych myślicieli to oczywiście najbardziej znany to jest Tariq Ramadan. I tu akurat trafiłem na artykuł w Marianne, czyli to jest gazeta lewicowa z kolei, ale trzeba zaznaczyć lekko proizraelska i w tym wypadku jest element, który trzeba też wziąć pod uwagę, w którym właściwie oskarża się Tariq Ramadan o tym, że w jego wypowiedziach na temat wydarzeń w Tunezji czy w Egipcie on kryje to, że islamiści odgrywają rolę, ale to jest podskórna strategia, bo wiadomo, prawda, że on jako islamista i wnuk Hasana al-Banna może tylko dążyć do tego, aby obalić demokrację. Więc on nic na ten temat nie mówi i w tym artykule jest mowa o tym, że on nic nie mówi o tym, że te rewolucje mają cele islamistyczne w zachodnim znaczeniu tego słowa, ale skoro on o tym nie mówi, to znaczy, że kryje, prawda, to dążenie, bo naprawdę on musi do tego się odwołać. I tu akurat, ja bym powiedział, jest to fałsz. Dokładnie to można to powiedzieć fałsz, dlatego że po prostu jakby ci dziennikarze Marian się tylko pofatygowali iść na zebrania muzułmańskie, by słuchali, że Tariq Ramadan mówi dokładnie to samo muzułmanom, jak i nie muzułmanom. To znaczy mówi wszędzie, prawda, że te rewolucje w Tunezji i w Egipcie mają wymiar muzułmański w tym sensie, że to są rewolucji, które toczą się w społeczeństwach muzułmańskich, natomiast nie mają wymiaru islamistycznego, dlatego że organizacje islamistyczne nie odgrywały w tych rewolucjach roli kluczowej, odgrywały rolę w ramach wielkiego ruchu ogólnonarodowego, ponadreligijnego, w tym, prawda, udział chrześcijan w rewolucji egipskiej był znaczny i należy to wziąć pod uwagę. Tak samo jak prawda, wymiar muzułmański był widoczny w czasie rewolucji w Egipcie, może bardziej niż w czasie rewolucji w Tunezji, choć w Tunezji już prawda, były pewne akcenty nie tyle islamistyczne w sensie zorganizowanym, ale w sensie religijnym. No wiadomo, prawda, szczególnie w miastach na prowincji, skąd się zaczynała rewolucja, że bardzo często hasła ogólnodemokratyczne mieszały się w ustach manifestantów z hasłami religijnymi, ale przecież czy byśmy powiedzieli, że w Polsce w 80 roku, kiedy były strajki robotnicze, mieszanie się haseł religijnych, katolickich z hasłami socjalnymi oznaczało, że integryzm katolicki jest u bram Polski. W sumie rewolucja egipska do pewnego stopnia jest bardzo podobna, to znaczy ona jest ogólnonarodowa i z tego powodu można zauważyć, że wątek religijny jest istotny, ale jest istotny w taki sposób, że chrześcijanie uczestniczyli w tej rewolucji i nawet bronili muzułmanów, kiedy się modlili, przed atakami policji, bo przecież prawda, wiadomo, że jak muzułmanin się modli, on może być łatwiej atakowany. W tym momencie to chrześcijanie otoczyli tych muzułmanów, żeby się mogli pomodlić w czasie, kiedy policja ewentualnie by ich atakowała. Więc raczej mamy do czynienia z ogólnonarodowym ruchem, który do pewnego stopnia można by nazywać właśnie może nie tyle ponadreligijny, ile współpracy różnych religii. Zwracam także uwagę na tym, że po zwycięstwie rewolucji w Kairze w piątkowym modlitwie wrócił oczywiście z wygnania znany uczony muzułmański Yusuf Karadawi, który odprawiał modlitwę na placu Tahrir i w tej modlitwie przed modlitwą muzułmańską występowali chrześcijanie, które też swoją religijność mogli przedstawiać, modląc się za Egipt, co oczywiście podkreśli na pewno wymiar muzułmański tej rewolucji, ale na pewno nie wymiar antychrześcijański, ale odwrotnie. Zwracam też uwagę na bardzo dużą selektywność dyskursu w mediach zachodnich. Zaznaczyłem, prawda, o tym, że często, prawda, oskarża się islamiści, a szczególnie bracia muzułmańscy, o tym, że mają związki z salafistami, a więc z taką formą islamu, która jest rozpowszechniona w Arabii Saudyjskiej i która uchodzi w opinii publicznej Zachodu jako forma bardzo nie do przyjęcia, jako forma archaiczna i tak dalej. I tu, prawda, oskarża się tak zwanych islamistów na Zachodzie o podwójny dyskurs. Z jednej strony mówią o demokracji i o szaria i o swobodach obywatelskich, a z drugiej strony niby mają jakieś tam tajne związki z salafistami. Ale kiedy na przykład prezydent Francji Sarkozy jedzie do Arabii Saudyjskiej i w oficjalnym przemówieniu, w momencie kiedy prowadzi negocjacje z królem saudyjskim, twierdzi w telewizji, że islam saudyjski jest islamem umiarkowanym, wtedy to nie ma podwójnego dyskursu. No wiadomo, prawda, że on rozmawia z Arabią Saudyjską z przyczyn strategicznych i wiadomo, że Arabia Saudyjska jest mocarstwem raczej konserwatywnym. W tym wypadku potrzebuje Saudyjczyków i wtedy stają się umiarkowani, ale nie ma podwójnego dyskursu. Podwójny dyskurs jest ukryty, kiedy muzułmanie, islamiści mówią, nie mówią właściwie o salafizmie. Jest niby podtekst, że jednak są z nimi związani, natomiast kiedy prezydent Francji to głosi otwarcie, nie ma podwójnego dyskursu. Jeszcze jeden wątek, bo może czas nie starczy, jeszcze jeden wątek chciałbym podkreślić. A więc mieliśmy w rewolucjach tunezyjskich, egipskich i innych na Bliskim Wschodzie do czynienia rzeczywiście z ruchem, który można określić jako ogólnonarodowe, ponadreligijny, ponadklasowy, nawet jeśli oczywiście wątek tożsamości religijnej w tym był bardzo istotny i oczywiście uczestnictwo braci muzułmańskich w rewolucji egipskiej jest niezaprzeczalne. Tym niemniej te rewolucje nie były dziełem organizacji islamistycznych, z tym chyba możemy się wszyscy zgadzać. Natomiast chciałbym zwracać uwagę na pewną sprzeczność znowu. Różnie oczywiście można oceniać wydarzenia dzisiaj w Libii. No tu nie wchodzę w temat, co się dokładnie dzieje w Libii, kto stoi po jakiej stronie i tak dalej, bo sprawa jest bardzo zagmatwana i to jest oczywiście odrębny temat. Chciałbym tylko zwracać uwagę na jeden fakt, który jest o tyle istotny. Wśród tych rebeliantów libijskich w sposób dość mgliście można było jednak znaleźć fakt, że wśród tych wszystkich, powiedzmy, nurtów, które uczestniczą w obecnej rebelii libijskiej przeciwko tam reżimowi Kaddafiemu, mamy do czynienia z tak zwaną grupą islamistów z miasta Darna w Cyrenaice. A miasto Darna jest o tyle ciekawe i to, co ja teraz mówię, to można znaleźć na łamach Foreign Affairs, czyli jakby nie było dość miarodajne czasopismo w tych sprawach. A więc on opisuje, ten dziennikarz, i to jest istotne, dlatego że w masowych mediach tego nie ma, że właściwie grupa tak zwanych islamistów z Darna jest grupa, która odgrywała bardzo dużą rolę w rekrutacji zwolenników do tak zwanego Al-Kaida w Iraku, i procent właśnie tych Libijczyków z Darna w tych bojownikach Al-Kaida w Iraku jest bardzo znaczna. Wiadomo też z drugiej strony, skądinąd, o tym oczywiście autor artykułu nie mówi, że jeśli sięga się po informacji ze strony głównych nurtów irackiego ruchu oporu, Al-Kaida w Iraku jest uważana raczej za organizacją prowokatorską, a nie za organizacją miarodajną dla irackiego ruchu oporu, i tu oczywiście powołuję się między innymi na wypowiedzi Stowarzyszenia Ulemów Irackich, muzułmańskich ulemów irackich, które raczej popierają główny nurt ruchu irackiego. No i więc ten Al-Kaida w Iraku jest uważana w Iraku dość często za organizację prowokatorską, która w sumie obiektywnie służy bardziej okupantom aniżeli ruchowi oporu. Tym niemniej w tym artykule o Foreign Affairs, o którym mówię, jest mowa o tym, że ci ludzie z Al-Kaida, znaczy ci ludzie z Darna, które odgrywają zasadniczą rolę w Al-Kaida w Iraku, odgrywają też zasadniczą rolę wśród rebeliantów libijskich. I właśnie, kończę. I o tym właściwie w mediach zachodnich, poza Foreign Affairs, który jest napisany dla elit, zaznaczam, dla mas nie ma o tym mowy.